Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas, żeby sobie gawędzić o książkach, ale też o jakichś bieżących wydarzeniach. Ja dzisiaj chciałem poruszyć taki temat poziomu publicystyki politycznej i historycznej. A więc ten poziom publicystyki, proszę Państwa, jest wprost proporcjonalny do poziomu posłów, którzy zasiadają w ławach sejmowych. Jeżeli ci posłowie są facetami przebranymi za kobiety, żeby nie powiedzieć za baby, albo mają jakieś inne dziwne dysfunkcje, no to i poziom publicystyki tak samo wygląda. I problemy poruszane w tej publicystyce są dostosowane do poziomu posłów. To jest, proszę Państwa, dramat i szkoda, że my tego nie widzimy, dlatego że poważna dyskusja umyka gdzieś, nie ma jej, albo toczy się pokątnie w kuluarach, albo toczy się po omacku. Natomiast w świetle lamp, Jupiterów, fleszy, czy czego tam jeszcze, dyskutowane są problemy jakiegoś Bęgowskiego, co wymyślił, że będzie chodził w kiecce. A jeżeli nie to, no to problemy posłanki Jachiry i jej wybory emocjonalne. To są rzeczy niesłychanie nieciekawe, natomiast tak zwani publicyści, którzy niektórzy nawet kiedyś byli blogerami, publicyści, którzy uprawiają jakiś taki przedziwny kult, przedziwny lans, zawsze się za kogoś przebierają. Usiłują nadać tym wszystkim, tej całej chucpie, jakąś powagę. Ja wczoraj sobie włączyłem taki program z posłanką Jachirą. Ja wcześniej nie słyszałem, jak mówi posłanka Jachira. Ja byłem porządnie wstrząśnięty tym, co usłyszałem. Całe szczęście się nie śmiała. Wysłuchałem troszeczkę i wyłączyłem. Znaczy, chodziło o to, że panowie publicyści, z których w studio rozpoznałem siedzącego w studio Tomasza Machałę, dawnego blogera Salonu 24, który teraz został prowadzącym te wszystkie polityczne cyrki. I on wymyślił, że, czy też może jego kolega, który tam gdzieś się łączył z Machałą z jakiegoś pleneru, że trzeba Jachirę zapytać na okoliczność tego, co ona sądzi o haśle Bóg, honor i ojczyzna. Proszę Państwa, to jest dokładnie obojętne wszystkim, co pani Jachira sądzi o tym haśle, ani nawet co o tym sądzą inni politycy. To nie ma żadnego znaczenia. To wszystko ma wymiar bardzo słabej ekwilibrystyki. To jest taki cyrk dla staruszków, bym powiedział. I z całym szacunkiem dla staruszków. A przepraszam, nie mogę tak mówić, bo zbliżają się targi historyczne. Znowu przyjdzie pan doktor, który zawsze przychodzi i powie, znowu pan coś mówił na staruszku. A ja powiem, ale to nie o panu, a on powie, już ja wiem, o kim to było. Takie mamy przygody. Przepraszam, że tak powiedziałem. Przepraszam, że tak powiedziałem, ale to jest dysfunkcyjne w szerokim tego słowa znaczeniu. To, co ta publicystyka, w czym się ta publicystyka przejawia. Facet stojący pod pomnikiem Bóg, honor i ojczyzna dzwoni do studia i mówi, że on chciałby zobaczyć i usłyszeć, co Jachira myśli o haśle Bóg, honor i ojczyzna, bo wcześniej fotografowała się na tle hasła Bób, horror, włoszczyzna, czy Bób, coś tam, włoszczyzna. Nie jest to istotne, że taki żart. Pamiętamy blogera Józefa Monetę. Kim był ten człowiek? Zamilczmy. I on właśnie miał na swoim blogu hasło Bób, horror, włoszczyzna. To jest powtórzone dzisiaj przez panią Jachirę. Taki suchar, niestrawny już zupełnie, nie nadający się nawet do odgrzania. No ale publicystyka telewizyjna się tym ekscytuje. No i oczywiście pani Jachira zrobiła to, czego wszyscy się spodziewali, czyli wstała i powiedziała, że ona oczywiście, ona się sfotografuje na tle hasła Bóg, honor, ojczyzna. Zrobi jej to zdjęcie, że ona nie ma nic przeciwko temu hasłu, tylko że mamy nowoczesny teraz świat, zupełnie inny, już nie chodzi o Boga, honor i ojczyznę, ale chodzi o ekologię i o to, powiedziała pani Jachira, a ja się zdziwiłem, żeby walczyć z czystym powietrzem. Rozumiem, że to taki lapsus, natomiast dość znamienny. Jeżeli ktoś chce walczyć z czystym powietrzem, to niech się naje grochówki i poprawi kapuśniakiem. Taka jest moja rada. Również dla pani poseł Jachiry. Do walki ze świeżym powietrzem potrzebna jest grochówka w stołówce sejmowej, a na drugi dzień kapuśniak, a jak komuś mało, to może jeszcze trochę śliwek pochłonąć i wtedy walka ze świeżym powietrzem w hotelu sejmowym odchodzić będzie na całego. Proszę Państwa,
nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego musimy się zajmować tymi idiotyzmami, a jeszcze przy tym my się musimy wstydzić własnych dociekań, bo to jest najważniejsze. Publicyści pięknie odziani w krawaty, w jakieś takie gustowne paltociki, pięknie się wysławiający, nie tak jak ja teraz, prawda, że szukam myśli, przygotowani doskonale do tego, zmuszają nas do tego, żebyśmy słuchali tych głupot, a oprócz tego jeszcze zmuszają nas do tego, żebyśmy się wstydzili własnych przemyśleń i dyskusji na różne tematy, o których chcemy rozmawiać w oderwaniu od tej publicystyki. To jest wielki triumf propagandy, proszę Państwa. Wielki triumf bardzo prymitywnej propagandy. Najśmieszniejsze jest to, że wielu ludzi się na to godzi w imię jakiejś grupowej ekscytacji najczęściej, albo żeby się po prostu poczuć lepiej, tak? Albo żeby się poczuć pewniej, bo to skoro wszyscy o tym mówią, to ja też powiem i też będzie fajnie, a ktoś gada coś innego, a jeszcze coś tam ściemnia, albo jakieś pokrętne argumenty, albo wnosi jakieś histerie, o których wcześniej nikt nie słyszał, to jest nikomu niepotrzebne, bo w ogóle po co to, skoro można porozmawiać o tym, jak tu walczyć z czystym powietrzem. Grochówka i kapuśniak. Najlepszy sposób. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.